Zapraszamy na skrót 7. kolejki 4. ligi ZZPN. Na stadion Iskierki Szczecin przyjechał Orzeł Wałcz. W 67. minucie grający w Iskierce Konrad Świerkosz świetnym zwodem wyprowadził pole obrońcem z Wałcza i pewnym strzałem po ziemi pokonał bramkarza gości. Za brutalny faul w środku pola bezpośrednią czerwoną kartkę otrzymał Marek Hermanowicz. Pierwsze 3 punkty w tym sezonie dla Iskierki stały się faktem. Minutą ciszy z powodu śmierci Zbigniewa Kibitlewskiego, wieloletniego działacza trenera i zawodnika klubu z Czaplinka, rozpoczęło się spotkanie miejscowego Lecha ze Spartą Węgorzyną. Strzelanie w tym meczu rozpoczął dopiero rzut karny wykonany w 79. minucie przez Marcina Resiaka. Wynik na 2-0 dla gospodarzy podwyższył Bartłomiej Babiak, który 10 minut później został obsłużony świetnym podaniem i w pojedynku 1-1 pokonał bramkarza Sparty Węgorzyną. W meczu Leśnika Manowo z Regą Przebiatów w pierwszej połowie nie użyliśmy bramek. Dopiero 4 minuty po rozpoczęciu drugiej połowy rzut karny wykorzystał Mateusz Myśliński. W doliczonym czasie gry radzący sobie w dziesiątkę Leśnik Manowo zdołał podwyższyć wynik spotkania za sprawą Konrada Romańczyka. Więcej działo się w spotkaniu Mechanika Bobolice z Darłowią Darłowo. Pierwszego gola mogliśmy oglądać już w 7. minucie spotkania. Mechanik Bobolica odpowiedział w 20 minucie. Świetne dośrodkowanie w pole karne gości wykorzystał Marcin Krzysztoforski. W końcówce pierwszej odsłony spotkania po rzucie karnym na prowadzenie wyszli gospodarze. Rzut karny wykorzystał Karol Jabłoński. Wynik w 66 minucie wyrównał znowu Wiktor Sawicki. Wykorzystał zamieszanie pod bramką Mechanika Bobolice i dobrze ustawił się do dośrodkowania swojego kolegi z zespołu. Na 10 minut przed końcem spotkania czerwoną kartkę za faul w polu karnym otrzymał zawodnik Mechanika, Michał Leszczyński. Goście jednak nie wykorzystali rzutu karnego i spotkanie zakończyło się remisem. Grad bramek mogliśmy obejrzeć w Płotach. Goście rozpoczęli spotkanie od objęcia prowadzenia przez Patryka Lubońskiego w 37 minucie. Wynik 1-0 utrzymał się do 63 minuty, kiedy to piłkę do bramki Polonii skierował Damian Bamachewicz. Goście dopiero się rozkręcali, gole zdobywali kolejno w 65 minucie dzięki dobrej akcji Patryka Sobańskiego oraz w 69 minucie po wykorzystaniu rzutu karnego przez Michała Jarząbka. Gola kontaktowego dla Polonii zdobyła sama Ina, kiedy to trafienie samobójcze po nieudanym wybiciu piłki zaliczył Rafał Bulanda. W 82 minucie meczu za faul taktyczny czerwoną kartkę obejrzał Maciej Podbiegło z Polonii, a goście z Goleniowa wykorzystali jeszcze osłabienie gospodarzy. 2 minuty później piątą bramkę zdobył Piotr Winogrodzki, a w kolejnej minucie wynik na 1-6 ustalił Daniel Mojsiewicz. Pięć bramek i dramatyczną końcówkę meczu mogliśmy obejrzeć w spotkaniu Wieży Postominu z Olimpią Gostino. Świetny rajd prawą stroną boiska Wojciecha Wójcika wykorzystał jego kolega z drużyny Adrian Telus i w 20 minucie strzałem pod poprzeczkę z bliskiej odległości pokonał bramkarza Olimpii. W doliczanym czasie gry pierwszej połowy bardzo dobrze obsłużony został Wojciech Wójcik. Wykorzystał błąd wychodzącego bramkarza i posłał piłkę do pustej bramki. Po zmianie stron górą byli jednak goście. W 74 minucie rzut karny dla Olimpii wykorzystał Marek Skowyra. W drugiej minucie doliczonego czasu gry w tłocznym polu karnym gospodarzy odnalazł się Mateusz Roszak i głową skierował piłkę do bramki. Gospodarze zwycięstwo wyrwali w 94 minucie. Do środkowania z rzutu wolnego najwyżej wyskoczył Piotr Kozdra i mecz zakończył się wynikiem 3-2. 3 punkty zainkasowali Biali Sądu w spotkaniu z Raselem Dygowo. W 37 minucie spotkania po celnym dośrodkowaniu strzałem zza pola karnego popisał się Sebastian Inczewski. W drugiej połowie meczu
kolejki gol padł dopiero w 68 minucie. Dla Białych Sądów strzelił Marcin Ćwiek. Jednak zaledwie 6 minut później otrzymał również drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną i osłabił swój zespół na ostatnie 16 minut spotkania. Nie przeszkodziło to gospodarzom w zdobyciu kolejnego trafienia, bo w 78 minucie wynik na 3-0 po strzale głową podwyższył Tomasz Pustelnik. Honorowe trafienie dla Rasela Dygowo strzelił w 88 minucie Jakub Poznański. Tak po siódmej kolejce prezentuje się tabela czwartej ligi ZZPN.